Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. 17 września Niemcy trafili Zamek Królewski. Ten dzień zapisał się w pamięci Polaków agresją Związku Sowieckiego. Front białoruski i ukraiński przekroczyły granice Polski, motywując agresję faktem rzekomego upadku państwa polskiego. Frontem białoruskim dowodził Michał Kowaliow, frontem ukraińskim Siemion Timoszenko. Propaganda sowiecka nie pozostawiała wątpliwości. Chodziło o dobicie Polski. Powstanie oddziału jest ściśle związane z osobą jego dowódcy, majora Stefana Wyrzykowskiego, pseudonim Zenon, i jego konspiracyjną działalnością. W listopadzie 1939 roku Stefan Wyrzykowski został zaprzysiężony w Warszawie w organizacji wojskowej Kadr Bezpieczeństwa, powstałej jeszcze we wrześniu z inspiracji generała Władysława Sikorskiego. Mianowany komendantem obwodów Biała Podlaska i Siedlce, formował tam grupy bojowe, tzw. pasa wschodniego, przeznaczone do sabotażu i dywersji. W połowie 1942 roku w ramach akcji scaleniowych przeszedł pod rozkazy obwodu Armii Krajowej Biała Podlaska i organizował grupy Związku Odwetu, a później KEDYW-u Okręgu Lublin, oddział lotny. Przyjął wówczas pseudonim Zenon, imię, które stało się wkrótce postrachem okupantów, a symbolem wiary i nadziei dla szeregów konspiracyjnych i mieszkańców Podlasia. W listopadzie 1943 roku podporucznik Stefan Wyrzykowski utworzył osłonę radiostacji Komendy Głównej AK R-31, składającą się z 18 żołnierzy. Oddział bardzo szybko rozwinął się w silną jednostkę bojową. Wówczas przemianowano go na Oddział Leśny Zenona, a w jego ramach wydzielono 18-osobową drużynę radiową, tak zwaną radiówkę. W grudniu 1943 roku z oddziału lotnego uformował się Oddział Partyzanckiej Armii Krajowej. Późniejsza pełna nazwa brzmiała Oddział Partyzancki Zenona 34 Pułku Piechoty 9 Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej. Stefan Wyrzykowski otrzymał wtedy awans na porucznika i dowodził tym oddziałem aż do 11 sierpnia 1944 roku, kiedy to na Podlasie wkroczyła Armia Czerwona i oddział rozwiązano. Tak majora Wyrzykowskiego wspomina jeden z jego żołnierzy, major Tadeusz Sobieszczak, pseudonim Dudek. Proszę panów, najlepsze porównanie miałem, bo ja byłem w dwóch partyzantkach. Pierwsze byłem u Zenona, a drugie byłem, jak uciekłem z tej Armii Radzieckiej,
do oddziału 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Grupa Groźnego. I miałem to porównanie dowódca i dowódcy. Jak byłem u Zenona, to panowie, myśmy się czuli dosłownie prowadzeni przez naszego dowódcę. Mnie się zdawało, że Zenona to jest wszędzie pełno. No bo ja siedzę na stanowisku, a nade mną go, słuchaj, uważasz od tego krzaku, to ten Zenon miał taki pistolet belgijski, 15-strzałowy, Hrostalbelg, pamiętam się nazywał, ten pistolet w ręku, jego wszędzie był pełno. I czekałem, pilnował i to nie było cudów. Mało tego, jeszcze pamiętam, jak krzyczał ten, no, góral do niego. Komendancie, schowaj się, bo... Gdzie to? Strzelają, cholera, te cele leżą. O, z tym pistoletem nie patrzy. To był dowódca. O tym, jakim był dowódcą, świadczyć mogą słowa nieżyjącego już profesora Ludwika Maciąga, pseudonim Sas, służącego w zwiadzie kawaleryjskim. Był mniej więcej w moim wieku, a już obrósł legendą. Człowiek sienkiewiczowskiej trylogii. Dla mnie niczym Napoleon dla szwoleżerów. Żołnierz nieprawdopodobnie odważny, wymagający, o wielkim autorytecie, wyjątkowych zdolnościach taktycznych i niepospolitej uczciwości. Jak mało kto wiedział, co to honor, ojczyzna, patriotyzm. Stoczył dziesiątki mniejszych i większych bitew, ponosząc przy tym minimalne straty, a zadając Niemcom ogromne. To potrafił tylko Zenon. Profesor Ludwik Maciąg, pseudonim Sas, urodził się 13 lipca 1920 roku w Krakowie. Syn Michała, halerczyka i żołnierza 9 Pułku Artylerii Lekkiej w Białej Podlaskiej. W oddziale Zenona otrzymał przydział do 1 sekcji plutonu kawalerii. Po wyzwoleniu podjął pracę w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W twórczości profesor Maciąg nawiązywał do kart historii oręża polskiego, jak również oddziału zenoniaków. Tematem przewodnim pracy była kawaleria, konie i historia Polski. Wspólnie z panem Tadeuszem ruszyliśmy szlakiem bojowym oddziału. Swoją podróż zaczęliśmy we wsi Jeziory, położonej na południu Podlasia, wśród dużych lasów otaczających ją z trzech stron, 6 km na południowy wschód od Łosic. To tutaj 29 czerwca 1944 roku odbyła się msza polowa, podczas której dokonano poświęcenia i wręczenia sztandaru. W uroczystości uczestniczyło kilku dowódców Armii Krajowej, jak również wielu mieszkańców pobliskich wiosek. O uroczystości poświęcenia sztandaru dowiedzieli się Niemcy i następnego dnia wieczorem oddział Zenona został zaatakowany przez żołnierzy Wehrmachtu, żandarmerii i policji zaopatrzonych w samochody pancerne i samoloty rozpoznawcze. Tyraliera żołnierzy niemieckich zbliżała się od strony Chotycz i szosy Łosice-Łuski. Padły strzały niespodziewanie. Za godzinę mieliśmy opuścić jeziory. Już było pogotowie wymarszowe, przygotowane wszystko. Radiostacja jeszcze nasza pracowała. A ja byłem wtedy dowódcą tej drużyny i byłem na podwórku. Jak padły strzały, no to ja lecąc do chaty, bo byłem bez broni na podwórku, zerwałem antenę, ten dipol i radiostacja już nie nadaje. Staś pakuje radiostację, kolega niesie to na wóz. My biegniemy do wozu i do woźnicy mówimy, zakładaj konie i tego, a on leży pod wozem, żółty, zielony, zęby mu tak latają na tego, karabin wisi mu na szyi, nie do użytku. Chłopak, który przyszedł i dopiero był 3 dni w dooddziale, ani nie słyszał strzałów, ani tego, no zgłupiał zupełnie, wystraszony, zielony na tym. No to my ze starym Kinkiem Federowiczem łapiemy te chomonta i lecimy, a konie stały
przywiaciel taki przy stodole. Na tym i drugiem tylko były zawrócone. Żeby cholera nie padł ten pocisk, huknął, konie się spłoszyły, ja się śmiałem, mówię. Konie poszły, my Chomonta na obach mamy i wóz radiowy bez koni. No tragedia. Więc wszyscy musimy tego. I pamiętam, jak Cezary, ten sierżant, przyszedł do poruszka Stasia i pyta się, czy Staś pozwoli użyć drużynę radio do osłony. No Stasio naturalnie wyraża zgodę, prawda, że tak. No i my zostajemy. Oni się wycofują na skraj lasu. Zajmują tam pozycję. A my do końca mamy tu. I w tym momencie patrzymy, leci wóz od jednej strony do drugiej bez woźnicy. Szpaki, konie dwa. I wyskoczyliśmy z jednej, z drugiej strony. Złapaliśmy się tych koni, jeden za ogon, drugi przy pysku. Konie się zatrzymały. Przeprzęgliśmy te konie do naszego wozu. No i wóz ruszył. A już mamy rannych na tym wozie. No i oni przejechali. My biegniemy ze starym na końcu i nie możemy dolecieć do kolegów, bo no, Niemcy otworzyli tak piekielny ogień, że no, sieką jak cholera. Był len i myśmy w ten len wlecieli i tam padli. A ci, co już koledzy, o między innymi Tadzio, jak leżeli już na skraju, to krzyczeli do nas, nie wstajcie, my otworzymy ogień i przykryjemy ich i wtedy skoczycie. No i tak było, a to daleko nie było, no to stąd do tej chałupy, ten kawałek tylko. No i faktycznie koledzy otworzyli taki pieruński ogień huraganowy, Niemców przydusili, myśmy w tym momencie skoczyli do lasu. I zostaliśmy wysłani na stronę tam od ław na ubezpieczenie. Tam przychodzimy, patrzymy, stoi kawaleria nasza. My z prawej strony tej dróżki stanęliśmy, 7 nas było z radiówki, no i kawaleria stoi. I w pewnym momencie, ni stąd, ni zowąd, pada rozkaz dowódcy kawalerii. Kawaleria na koń. Za chwilę kłusem za mną marsz. Od strony ław, od strony tego, znaczy z kraju lasu, z drugiej strony, od strony ław, tej wioski ławy, ubezpieczała nas kawaleria. I część z radiówki, bo tam z radiówki wtedy był wysoki, i stary. Nasze dwa plutony zajęły skraj lasu po lewej stronie od strony jezior. W tym czasie Niemcy zamykają pierścień. Tą drogą, którą się dojeżdża teraz do jezior, jadą samochody z wojskiem. Samochody te z wojskiem dojeżdżają aż do tego krzyża, który stoi przy drodze, jak się wjeżdża do wsi Jeziory. Tam się zatrzymują, piechota się wysypuje, niemiecka, tyraliera i natarcie na jeziory. W tym czasie my siedzimy tam cicho, nie odzywamy się nic. Niemcy podchodzą do samego lasu. Tam dosłownie no, słychać było komendy niemieckie, jak no, podawali oficerowi niemieccy. W tym czasie rakieta z lasu i ze wszystkiej broni ognia. A Niemcy tak jak na patelni. Bo oni przeszli przez
pola Orry. Piechota niemiecka doszła prawie do naszych stanowisk. Myśmy otworzyli ogień i przeciw uderzyli z okrzykiem hurra i na Niemców. Niemcy się załamali w naszym przeciwuderzeniu i zaczęli, początkowo to skokami zaczęli się wycofywać, a potem już normalnie wstali i uciekali. I dobiegli do samochodów. Jeszcze w tych przy samochodach zaczęli się bronić za kół samochodów na tej drodze, przyjęli obronę. Myśmy, moment był, zalegliśmy przy tym, no i potem nasz dowódca kompanii, właściwie to zastępca dowódcy kompanii, bo dowódcy kompanii wtedy już nie było. W każdym bądź razie zastępca dowódcy kompanii Grom, Czarny Janek, miał dwa takie pseudonimy, do nas, chłopcy naprzód, i wtedy znowu hurra, się wstali z tego pola i uderzyli w te samochody. Część Niemców zostało tam, poległo, a część Niemców uciekło przed nami z linii obrony swojej. W każdym razie Niemcy, ci, którzy uciekli przed nami, wzmocnili się i wrócili tą samą drogą z powrotem na jeziory. A ci Niemcy, którzy brali udział w obławie i od wioski, wiedzieli, że my jesteśmy przed nimi. I oni przeszli przez las i tutaj co? Noc i spotykają się znowu ze strzałami z przeciwnej strony tych Niemców, którzy, prawda, przed nami uciekli się z Rosji. I wywiązała się walka między nimi. Także myśmy już stali w Krynicy, jak tam jeszcze słyszeliśmy, jak rozrywały się granaty, moździerze, by się Niemcy między sobą bili. Dopiero później jakoś się porozumieli, przerwali ten ogień. No i dlatego takie były wyniki, bo ten, który prowadził tę obławę niemiecką, to potem w tych pismach niemieckich był ogłoszony, że dostał krzyż Eisenkreuz, krzyż żelazny za przeprowadzenie tej obławy, a dlatego, że tam podane było, że on 400 bandytów zabił, tam, to znaczy nas 400 padło, a Niemców, padło ich Niemców, to oni podali 147. A to nieprawda była, no bo oni sobie tam narysowali tak, jak chcieli. Aby powetować sobie poniesione straty, Niemcy urządzili masakrę we wsi Chotycze. Żandarmi zatrzymali na szosie około 100 osób, mieszkańców Chotycz, Toporowa, Jezior, Ław i Łosic, spośród których wybrali i rozstrzelali 24 mężczyzn. Obecnie w Chotyczach znajduje się pomnik ku czci pomordowanych. Obecnie, rok rocznie na pamiątkę wspomnianej bitwy, w ramach rajdu konnego szlakiem oddziału partyzanckiego Zenona, przed pomnikiem odprawiana jest uroczysta msza święta polowa z udziałem kombatantów, władz samorządowych, mieszkańców okolicznych wiosek oraz konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji. Prowadzeni przez pana Tadeusza docieramy do miejscowości Huszlew. To tutaj 9 lutego 1944 roku patrol dowodzony przez Władysława Bykowskiego, pseudonim Sem, odbił z rąk Niemców miejscową ludność schwytaną do wywózki na roboty do Rzeszy. Na parterze urzędu gminy widzimy mosiężną tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Z urzędu gminy przechodzimy do kościoła parafialnego, gdzie po rozwiązaniu oddziału Zenona przechowywano jego sztandar ukryty w kościelnej wieży. W latach późniejszych sztandar zaginął.
odnalazł go 21 sierpnia 2000 roku organista Tadeusz Jaszczuk w następujących okolicznościach. Dnia 21 sierpnia roku 2000 wikariuszem parafii Huszlew był ksiądz Zbigniew Nikoniuk, pochodzący z parafii Pratulin. Jego kursowym przyjacielem był ksiądz Wojciech Hackiewicz. I właśnie w tymże dniu odwiedził księdza Zbigniewa. No, w czasie po prostu odwiedzin wychodziło z tego, że był temat o misji księdza Hackiewicza w Rosji. I po prostu doszło do tematu, że zwrócił się z prośbą do księdza Zbigniewa, czy czasem nie ma jakich ornatów starych, po prostu, no, żeby można było tam na misję po prostu wziąć. I ksiądz Zbigniew zwrócił się do mnie. Ja w ten czas pełniłem obowiązki kościelnego, gdy on był na urlopie. Prosił mnie, ażebym z nim, z księdzem Zbigniewem przeszli do kościoła i po prostu, żeby poszukać, gdzie to takie coś leży, żeby to można. Iśmy właśnie weszli do kościoła, do zakrystii lewostronnej, gdzie stoi szafa. I właśnie w tej szafie, były welony. Ornaty były w innym miejscu, na innej szufladzie, a w tejże szufladzie leżały i welony. I ja jeden welon wziąłem, żebym rozłożył, bo on był składany na dwie części. I drugi welon brałem, ale mi nie dał się rozłożyć na dwie części, bo on był większy i złożony na cztery części. I właśnie podniosłem jedną część i zauważyłem, że Bóg honor. I po prostu mi to tchnęło, co to jest, ale żem złożył z powrotem dalej i inne przeglądałem welon. A z tym, że welonem po prostu, gdyśmy już wyszli z kościoła, zastanawiałem się, co to jest. Po pewnym czasie postanowiłem pójść zobaczyć, co to jest za welon. Gdy wszedłem zakrystii, rozłożyłem, patrzę, że to jest coś większego niż welon. I z jednej strony jest Matka Boża Częstochowska, z drugiej strony jest Bóg Honor Ojczyzna. Od razu kapnąłem się, że to może być właśnie ten sztandar, o którego mi przez kilkanaście lat, nawet i dziesiąt, żołnierze AK prosili mnie, gdyby się trafił sztandar w ręce, to żeby im to ten sztandar po prostu dać znać o takim sztandarze. I właśnie tego dnia, gdy odnalazłem ten sztandar, przyniosłem go do domu, powiesiłem go na ścianie i oglądałem, zastanawiałem się, co to jest. Na drugi dzień postanowiłem pojechać do pana Osieja Mariana, żołnierza AK o pseudonimie Kamień, pokazać, co to jest, czy on to pozna, czy nie. Gdy pojechałem, rozłożyłem, przy tym naszym spotkaniu pytam się, panie Marianie, co to może być? A on patrzy się na ten sztandar i zaczął płakać, przeżegnał się i ucałował ten sztandar. Ukląkł i ten sztandar ucałował go. Właśnie. I mówi słowami tymi, że to jest na sztandar, któregośmy właśnie wyświęcili w jeziorach.
po pewnym czasie złożyłem ten sztandar i przywiozłem go z powrotem do domu. Poniedziałek, na drugi dzień już o godzinie 7 rano, przepraszam, po mszy, gdy wróciłem z kościoła po pracy, już byli panowie. Był to właśnie pan Marian Osiej, pseudonim Kamień, pan Tadeusz Sobieszczak z Siedlec, i był Kazimierz o pseudonimie Wysoki. Ci trzej panowie rozpoznali również tenże sztandar i zrobili to samo, co zrobił po prostu pan Marian Osiej. W ten sam sposób klękli, przeżegnali się, ucałowali sztandar ze łzami w oczach. I właśnie ten pierwszy dzień na tym zakończył się. Zadzwonił Kaziu, ten sztandar jest od nas świętego. No to tak w nocy mi zadzwonił. No to ja ciach, już jadę, nie? Pamiętam. Na klęczkach go witałem, ten swój sztandar. W tej radosnej chwili zenoniacy występowali z oryginalnym sztandarem, tym samym, który odebrali 29 czerwca 1944 roku we wsi Jeziory z rąk doktora Witolda Wróblewskiego. Jadąc dalej śladami Zenona, docieramy do wsi Wygoda, gdzie 30 kwietnia 1944 roku oddział stoczył walkę z Niemcami w obronie radiostacji. Dziś znajduje się tutaj pomnik przypominający tamtą bitwę. I teraz tak, oni wjeżdżają tą kolumną, tutaj do sali ognia, tu jeszcze góral, czekajmy. Staczanki strzelał do nich, to się zatrzymała ta kolumna i pierwszy dostał ten, co tu jest na zdjęciu, Meinbach. On miał koła te, a tu miały gąsienice, tak? Zanim jechała ta antena obrotowa i cztery samochody wojska, bo oni chcieli tak zamknąć tą wioskę i do widzenia. I co się nie udało, bo myśmy dwa plutony nasze przeszły przez tą Olszynę. Pierwszy pluton wrócił, przez tą krzyżówkę przeszedł w lewo. Tam ich odciął znowu od tamtej strony. I teraz co się dzieje? Jak dostali ognia z CKM-ów, tak to się zatrzymała ta kolumna. No i teraz tak, ani nie wycofasz, no bo tam jeszcze cztery samochody ciężarowe, prawda, za nimi. Teraz do przodu nie ma mowy, a tu ognia. I z drugiej strony ognia. No Boże kochany. I ci Niemcy początkowo wyskoczyli, zaczęli się za tych kół bronić. Ale nasze dwa plutony jak natarły, to nie było mowy, to i z powrotem w kupę. Później co? Panika. Panowie się nie widzieli, jak wygląda żołnierz, który naprawdę wpada w ten okres tej paniki. Ślepia tak i spierdala. Tu w ognia. I myśmy to wszystko wytłukli tam. Jeszcze pamiętam, bo jak biegłem, to w lewo ode mnie Zenon
i tam reszta chłopców. To jeszcze krzyczy, przerwać ogień, przerwać ogień. I krzyczę, drę się, przerwij ogień, przerwij ogień. Ale gdzie tam? Ten drugi pluton zrobił takie półkole, a Niemcy tamtędy uciekali, myśleli, że tam będzie łatwiej. Najwięcej ich właśnie tam łupnęli. I wieją. A to kto tam przerwił ogień? W pewnym momencie ja patrzę, a się hełm niemiecki wychyla z rowu, z drugiej strony tego i mierzy do Zenona. I wtedy Heniek, o właśnie, chać, Józio, strzelił, zabił tego szkopa, ten karabin zabrał i rzucił mnie. Ten karabin mówi, masz, będziesz miał, synek. W wyniku walki 19 Niemców zostało zabitych, a cały ich sprzęt namiarowy i dużo broni dostało się w ręce partyzantów, z których tylko jeden odniósł rany. Woroniec to wieś położona w województwie lubelskim, należąca do powiatu radzyńskiego. To tutaj znajduje się pomnik upamiętniający zestrzelenie amerykańskiego bombowca B-17. Pomnik został zaprojektowany przez partyzanta oddziału partyzanckiego Zenona, Marka Ambroziewicza, pseudonim Wiltord. 21 czerwca 1944 roku jedna z grup licząca 114 maszyn B-17, latająca forteca, po zbombardowaniu obiektów strategicznych w zagłębiu Rury i na Dolnym Śląsku, skierowała się w kierunku lotnisk znajdujących się poza linią frontu wschodniego. Nad Podlasiem amerykańska eskadra, osłaniana przez myśliwce Mustang, została zaatakowana przez niemieckie maszyny bojowe startujące z lotniska Krzywica koło Międzyrzeca Podlaskiego. Jeden z bombowców z 10-osobową załogą został zestrzelony oraz dwa myśliwce eskorty. Jeden z pilotów myśliwca został pochowany na cmentarzu w Międzyrzecu Podlaskim. Ja pamiętam, jak kurz padł, jak ten samolot się palił, my do szkoły szli i pieniędzy do cholery było jeszcze, to, ale popalone, bo to już to eskadra szła. A no, niech pan mówi, tak, eskadra samolotu. Ze 200 sztuk szło. Ja widziałem. A nasz oddział stał, proszę pana, w czwarych chwostach. I te ludzie jeszcze z samolotu, to na spodochronach dolecieli aż do Krasny. A tutaj był Borsman taki, Niemiec, UBM. Borsman, tak? No. Aha. I on koni i jedzie. I dojechał aż tam, na to miejsce i partyzanty wyszli i zabrali tego. Myśmy wtedy stali oddziałem na wiosce Charchwosty. A od Charchwostów to jest chyba 6 kilometrów do lotniska Krzywica. I tam w Krzywicy stały Messerschmitty ścigowe. A myśmy stali w tych Charchwostach. Wiem, że pogoda była bardzo ładna wtedy. To była godzina tak gdzieś 10, 11 koło południa. Od strony Warszawy tutaj leciała kolumna. Ha, nie kolumna. To była kilka, ze 200 maszyn tych no B-17. B-17. Tak. Kluczami szły. Dookoła nich były te myślice. Hurykany czy hurykany, coś, ja nie wiem, jak to się nazywa. Wysokość była, no,
z 5000 metrów. Bardzo wysoko szło. To teraz wyobraźcie sobie, na tej wysokości, jak te maszyny szły, to się ziemia trzęsła. Jeden huk był tylko. I wtedy z tego lotniska pod Krzywicą wystartowały Messerschmitty. Ile ich wystartowało, trudno mi powiedzieć. Czy 5, czy 10, to nie mogę tego powiedzieć, bo nie widziałem. W każdym razie tam na górze te Messerschmitty zaczęły krążyć, no i te hurykany, tak. Wywiązała się ta bitwa i tam jeden z tych Amerykanów został zestrzelony, cośmy widzieli na cmentarzu w tym. O. I w tym czasie od tych kluczy odrywa się jedna forteca. I takim lotem koszącym czarny dym taki się ciągnie za nią. I patrzymy, skaczą ze spadochronami lotnicy. To Zenon od razu kawaleria na koń pozbierać. I to samo Niemcy widzieli na lotnisku. I też, tylko Niemcy nie mieli jak, bo to tak, drogi boczne tego, samochody nim dojadą, nim się uruchomią. No w każdym razie oni piechotą. I Niemcy zdążyli trzech wziąć. Mało tego, bo jeszcze tego jednego to postrzelili na spadochronie. Także on był ranny. A nasi wzięli ich siedmiu, tych Amerykanów. No i w każdym razie poprzywozili nasi zwiadowcy do tej wsi Charochwosty. No i tak, pamiętam, to była kwatera Zenona, ten dom taki z gankiem, tylko ganek był nie do drogi, tylko z boku, tak? O, tu była, pamiętam, studnia, tam było przejście do stodoły, tak? Tu był taki płot i tutaj były postawione do wojny. Stół wyniesiony, ci Amerykanie przy tym stole, Zenon siedział, no i my tam ciekawi, prawda, wszyscy, kto tam chciał, to przychodził. No i ci Amerykanie najpierw byli zaskoczeni. Dlaczego? Kto wy jesteście? To są Niemcy. A wy tu wojsko? To Zenon im tłumaczył. A Zenon też angielskiego nie znał. Tylko znał nasz operator radiostacji, ten cichociemny, i kwatermistrz nasz. Tylko oni we dwóch znali dobrze język angielski. Zaczęli tłumaczyć, że my jesteśmy armią podziemną. Jak podziemna armia, to pod ziemią powinniśmy nie tu. No i co? Przede wszystkim pięknie umundurować. Te kombinezony, prawda? I każdy kombinezon miał taki, no, taki jak od żelazka. O, w kieszeni trzymał, tu był ten sznurek wisiał. Jak się okazuje, co to było ciekawego. To były kombinezony ogrzewane. I on miał ten drut, to on sobie tam włączał w gniazdo, w samolocie i miał grzany. Jak zdejmowali te kombinezony, to dopiero mieli mundury te amerykańskie. Podczas dalszej podróży zatrzymaliśmy się w Międzyrzecu Podlaskim, aby oddać hołd poległemu na podlaskiej ziemi pilotowi amerykańskiego myśliwca. Na cmentarzu przy ulicy Brzeskiej spoczywa porucznik Franz Sibbett, pochodzący z San Francisco. Cześć jego pamięci. Dalsza podróż szlakiem oddziału prowadziła nas przez Kozły. Tam usytuowany jest pomnik upamiętniający poległych zenoniaków Bolesława Dąbrowskiego pseudonim Zdzisław oraz Zdzisława Ponikowskiego pseudonim Balacha. Na szlaku bojowym oddziału partyzanckiego Zenona spotkaliśmy wiele mogił i przydrożnych grobów, gdzie spoczęły ciała obrońców naszej ojczyzny.
Jednym z takich miejsc jest mogiła znajdująca się w Leszczance. Pomnik znajduje się 3 km od szkoły podstawowej w Janówce. Myśmy mieli ten odcinek cały sparaliżować, szosy, teraz kolej, no i tego. I rozbijać właśnie niemieckie tyły. I myśmy te rozbijali tabory. Te tabory niemieckie, które się cofały spod Brześcia. I myśmy ten tabor stuknęli 2 razy. Tak. I tabor znikł, bo myśmy puszczali przód z ubezpieczeniem całym, a uderzaliśmy po tyle. I nim te obrona tego taboru, prawda, no, znaczy szperacze, prawda, kompania ta ubezpieczająca i tak dalej, i tabor. Oni szli pierwsi, ubezpieczali, a myśmy po samym tyle walili. I jak tutaj runęliśmy, zaczęła się ta strzelanina, to oni dawali to wszystkie jednostki ubezpieczające wycofywać, tu nas zamknąć. Tylko już za późno było, bo się uderzyli i dyla. I jak oni to zamknęli, no nie było co. No i znowu sformowali i znowu szli. Mało tego. Ale myśmy w tym czasie, to już z tego pierwszego patrolu, też mamy tu gdzieś tą mapę, tośmy mieli te niemieckie mapy, które zabraliśmy tym szkopom i tam jest na tej mapie naznaczony tabor, którędy będzie szedł. No przecież to niesamowite sprawy. No. To i prysnęliśmy i znowu zerną tylko po tej mapie. Aha, tu i następny. I znowu zasadzka. I znowu ten tabor puszczali. Tak jak tutaj pod Janówką. Batalion SS tych trupie ubyte ubezpieczał pod Janówką. No i co to z tego wyszło? Boże kochanie. Myśmy raz uderzyli, to pamiętam, te konie jeszcze były pozabijane na tej szosie, na tej drodze. Tam, gdzie pokazywałem, gdzie ta leśniczówka była, tam, gdzie te fundamenty, jeszcze te cegły. No. I potem dobrze wyszło. W każdym bądź razie myśmy uderzyli, potem cofnęliśmy, ale dlaczego? A, bo nas chcieli zamknąć prawym skrzydłem. A na prawym skrzydle właśnie była drugi pluton nasz i trzeci pluton i ci Sowieci, co byli u nas. To całe prawe skrzydło. No w każdym razie myśmy się cofnęli i potem jak to wyszło? Bo potem myśmy drugi raz uderzyli. Jak drugi raz my uderzyli, to te szkopy pękli. Bo się wtedy 20 wzięli do niewoli. Prowadzeni przez naszego przewodnika, majora Tadeusza Sobieszczaka, skierowaliśmy się w stronę Łomast. Podczas przejazdu do tej miejscowości naszym oczom ukazał się pomnik poświęcony Szkole Podchorążych Batalionów Chłopskich. Postanowiliśmy zatrzymać się przy pomniku i zrobić pamiątkowe zdjęcie. W tym miejscu warto przybliżyć postać Aleksandra Wereszki, pseudonim Roch. Postać Rocha nie jest związana z batalionami chłopskimi, jednak ukończył on szkołę podchorążych piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Do oddziału Zenona przybył 28 grudnia 1943 roku. Zajmował w nim stanowisko oficera wyszkolenia i broni, podlegał bezpośrednio dowódcy oddziału i jego zastępcy porucznikowi Sępowi. Ja, jako oficer wyszkolenia, otrzymałem od Zenona rozkaz, aby dotychczasową grupę partyzantów, w większości nie mających wiele wspólnego z wyszkoleniem wojskowym, intensywnie szkolić oraz przekształcić w jednostkę partyzancką, zdolną w różnych sytuacjach podejmować walkę z oddziałami niemieckimi.
Poza wyszkoleniem wojskowym Aleksander Wereszko zorganizował także wieczorki z humorem i piosenką, aby uprzyjemnić życie partyzantom. Jednak ci zmęczeni walką i całodniowymi marszami niechętnie brali udział w tego typu wydarzeniach. W miejscowości Łomazy zatrzymaliśmy się przy pomniku upamiętniającym pierwszą bitwę w ramach akcji Burza. W bitwie tej polegli Stanisław Koc, pseudonim Atleta, Mieczysław Kwiek, pseudonim Hermes. Dwaj młodzieńcy, którzy pierwszy raz wzięli udział w regularnej walce z niemieckim najeźdźcą. W Białej Podlaskiej celem naszej podróży był kościół pod wezwaniem świętego Antoniego. Na murze po prawej stronie od wejścia na dziedziniec zostały wmurowane tabliczki tworzące obszerne epitafium poświęcone osobom związanym z konspiracją na Podlasiu. Wśród nich znajduje się tablica poświęcona 34. Pułkowi Piechoty Armii Krajowej, jak również Zenoniakom. Kolejnym przystankiem na naszej trasie była Leśna Podlaska. Tutaj, w kaplicy Zjawienia, zetknęliśmy się z twórczością Ludwika Maciąga, pseudonim Sas. Na ścianach kaplicy znajdują się obrazy ukazujące historię klasztoru ojców Paulinów. W Bazylice Leśniańskiej znajduje się wiele tablic upamiętniających żołnierzy, jak również oddział Zenona. Na dziedzińcu klasztornym znajduje się zespół tabliczek z pseudonimami i nazwiskami żołnierzy służących w oddziale partyzanckim Zenona. Na ciemnych tabliczkach zostały wymienione dane partyzantów, którzy polegli podczas walk. Ślady działalności oddziału Zenona na ziemiach Leśnej Podlaskiej widoczne są również w Zespole Placówek Oświatowych. 9 czerwca 2005 roku w szkole w Leśnej Podlaskiej nadano imię żołnierzy majora Zenona. Fundatorem sztandaru został były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, który wziął udział w uroczystości. W ślad za oddziałem dotarliśmy na tereny nadburzańskie. We wsi Litewniki Nowe stanęliśmy nad mogiłą poległego 26 maja 1944 roku Edwarda Jarmułowicza, pseudonim Słuchawka. W Hołowczycach znajduje się mogiła Czesława Łukaszuka, pseudonim Bomba, osłaniającego swoich towarzyszy, którzy transportowali rannego Słuchawkę. Obaj zginęli podczas akcji osłonowej V2. Podczas wizyty w miejscowości Mierzwice zatrzymaliśmy się przy pomniku upamiętniającym poległych żołnierzy 10. Pułku Ułanów Litewskich podczas wojny polsko-bolszewickiej. Na szlaku bojowym oddziału Zenona napotkaliśmy wiele śladów świadczących o waleczności ludności Podlasia. Nasza ziemia przesiąknięta jest krwią poległych żołnierzy dwóch wojen światowych, jak również powstańców niepodległościowych. Tymi samymi drogami zenoniacy szli walczyć o wolność, co ich dziadowie i pradziadowie. W tej samej miejscowości znajduje się pomnik upamiętniający zwycięski bój oddziału Zenona z formacjami Afrika Korps. Fakt udziału tej formacji w walkach toczonych na Podlasiu budził wiele kontrowersji wśród historyków. Jednak żołnierze Zenona udowodnili posłuszność swoich przekonań. Historyk z Londynu przecież pisał, nieprawdę piszemy, znaczy my. Dlaczego? Bo tam nie mogło być Afrika Korps. Bo Afryka Korps było w Afryce rozbite. To Mareczek nasz, ten, który projektował te pomniki wszystkie. Mówi, ja nie wytrzymał tego, no pisz. On też po niemiecku dobrze pisał, mówi. Napisał do Bundeswehr, żeby powiedzieli, gdzie oddziały tej Afryka Korps były.
i przysłali. Też jest to pisemko. Tak. Po rozbiciu oddziałów tych Afryka Korps, to ten, no, cała ta grupa była użyta. Część na froncie wschodnim, a część była do służb porządkowych. I te, co u nas byli, to mieli za zadanie pilnowania mostów na Bugu i zbieranie części po TV. Przenosimy się do Sarnak, kluczowego punktu na mapie działań oddziału Zenona. Wszelkie jego operacje na terenach nadburzańskich związane były z osłoną akcji wydobycia rakiety V-2 z okolicznych Mokradeł. Zadaniem Zenona było organizowanie akcji zaczepnych i odwracanie uwagi okupanta od miejsca prowadzenia akcji wydobywczej pocisku. Właśnie w Sarnakach stoi dziś pomnik w postaci ogona rakiety naturalnych rozmiarów, przywołujący wydarzenia tamtych dni. W Sarnakach odwiedziliśmy szkołę imienia bohaterów akcji V-2. W 2007 roku nasza szkoła otrzymała imię bohaterów akcji V2. Wcześniej długo zastanawialiśmy się, jakie imię nadać tej szkole. Padały różne propozycje. Ostatecznie społeczeństwo nasze doszło do wniosku, że należałoby uhonorować naszych lokalnych bohaterów, o których nie zawsze wiadomo. Na ten temat wypowiadali się uczniowie, nauczyciele, rodzice. Jak najbardziej spektakularną akcją tutaj w czasie wojny była akcja wydobycia, przechwycenia rakiety V-2 w 1944 roku. Dlatego postanowiliśmy poszerzyć naszą wiedzę na ten temat i w młodym pokoleniu jakoś przekazywać te wartości, te treści, które wydawały nam się ważne w związku z działaniami tamtych ludzi. O wielu z nich naprawdę nie wiemy, kto to był z imienia, z nazwiska. Znamy nazwiska działaczy podziemia, AK, batalionów chłopskich, innych ugrupowań. Znamy też niektóre nazwiska ludzi pomagających tym ludziom, akowcom, partyzantom. Niestety wielu z nich przez całe swoje życie nie chciało nic mówić na ten temat. Z wiadomych względów obawiali się represji jakichś. W 2007 roku zarówno gimnazjum, jak i szkoła podstawowa otrzymały imię bohaterów akcji V-2 w Sarnakach. I rok później, w 2008 roku, pojawił się tutaj taki telefon do nas, do szkoły, że szkoła w Przybysławicach pod Tarnowem chciałaby nawiązać z nami kontakt, ponieważ oni mają coś wspólnego z naszymi tymi historiami, ponieważ szkoła w Przybysławicach nosi imię akcji Trzeci Most. Akcja Trzeci Most miała miejsce na lądowisku Motyl, z którego to lądowiska samolotem odbierano najważniejsze elementy rakiety V-2, pocisku V-2 oraz dokumenty, które dotyczyły właśnie pocisku, nie wybuchu, jaki spadł tutaj w okolicach Sarnak nad Bugiem. W 2008 roku jeszcze nie pojechaliśmy tam do nich, ale już w następnym roku delegacja z Sarnak udała się pod Tarnów i tam wzięliśmy udział w obchodach rocznicowych. Było tam bardzo hucznie, 65. rocznica, zdaje się, to była tej akcji, więc tam wojsko, mnóstwo ludzi, sztandary, poczty sztandarowe. Dlatego już w roku 2010 pojechaliśmy tam z naszym pocztem sztandarowym szkolnym. To jest w lipcu zawsze, bo to w lipcu ich akcja miała miejsce. I od tamtej pory co roku uczestniczymy w obchodach akcji Most 3 pod Tarnowem. Tam jest
parafia zabawa, więc tam rozpoczyna się mszą w tej zabawie. Później jest przejazd około 2 km do wsi Wałruda, wieś Wałruda. Właśnie, tam przy drodze stoi taki kamień z tablicą bohaterom akcji Trzeci Most. I jeszcze tam dalej w polu, w zasadzie na takiej mokrej łące, został odsłonięty kolejny pomnik poświęcony bohaterom tej akcji pod hasłem Oni ocalili Londyn. I to jest łąka, na której było lądowisko Motyl. W 2011 roku świętowaliśmy 15. rocznicę odsłonięcia pomnika bohaterom akcji V2 w Sarnakach. Zrobiliśmy tutaj też taką sporą uroczystość, na którą zaprosiliśmy delegację z Tarnowa, starosta tarnowski. Byli również przedstawiciele szkoły w Przybysławicach. Pomnik ten budzi kontrowersje. Niektórzy mówią, że to jest pomnik rakiety, tak, że no w skrócie tak to wszyscy może i tutaj w okolicy mówią, ale zarzucają nam, że mamy tutaj pochwałę broni Hitlera i tak dalej. Niestety to jest jakieś takie mylne interpretowanie, ponieważ pomnik został zaprojektowany przez jednego z partyzantów, przez Marka Ambroziewicza, dobrze mówię, przez Marka Ambroziewicza, jednego z partyzantów oddziału Zenona. I tutaj idea była taka, że pokazuje to, co było najistotniejsze w tej bardzo trudnej, niebezpiecznej akcji. I teraz też chcieliśmy, żeby połączyć te wszystkie treści, jakie wiążą się, prawda, oddanie sprawie, bohaterstwo, patriotyzm, patriotyzm lokalny również, żeby tej naszej młodzieży to przekazywać, żeby młodzież mogła być dumna z tego miejsca, z którego pochodzi, gdzie mieszka, gdzie się wychowuje, żeby nie mówiła, że tutaj nic nie ma, że tu jest nudno, bo niestety tak nie można mówić, ponieważ te nasze tereny obfitują naprawdę w ważne wydarzenia historyczne i też wiele bohaterskich postaw tutaj ludzie reprezentowali. Więcej informacji o rakiecie V2 udzielił nam mieszkaniec Klimczyc, pan Krykowski Ryszard. Ogromny lej. Po tej wybuchłej rakiecie tutaj. 50 metrów od drogi, od szosy w tej chwili Łosice-Siemiatycze, a dawniej nie było tej szosy. Były po prostu polna droga. Także kontrola przez Niemców była dosyć słabiutka. Oni też nie bardzo zapuszczali się w chaszcze, lasy, bali się tych rzeczy. Przed południem, jakoś 60 lat temu, patrzymy tak o godzinie 10, wybuch ogromny i patrzymy w tą stronę. Na 100 metrów w górę uniosła się potężna taka pyłu, dymu, jak po bombie atomowej, coś w rodzaju, tylko mniejsze. No oczywiście za parę dni żeśmy tu wszyscy uczniowie, bośmy chodzili do szkoły, to żeśmy już tu wchodzili, jak już Niemcy to wszystko pozbierali, bo oni najpierw musieli zebrać to wszystko, a myśmy później tu sobie już zachodzili coraz, bo to po drodze nam było. No to byłaby ta właśnie ta jedna z tych kilkudziesięciu rakiet, która jedna, jedyna nie wybuchła. Ponad 60 lat temu z tatusiem swoim Adamem szłem z ryb, wracając od rzeki Sarenki, tam z tamtej strony od Buszki. W pewnym momencie tata mój się zatrzymał i mówi: Ryszard, tu upadła rakieta, zapamiętaj. A w tej chwili jak patrzymy na ten widoczek, to za tą wysepką, drugi ten cypelek, w odległości jeszcze tam gdzieś 100 metrów, kilka metrów od lądu, od brzegu burznego,
ta rakieta tam upadła. Rosły w ten czas 60 lat temu tylko tataraki, sitowia, takie drobne rośliny. Nie było tych wysepek, co w tej chwili. I partyzanci w ten czas oczywiście ustroili to wszystko, rakietę zasłonili, bo to był dzień, jak ona upadła. I żeby Niemcy nie spostrzegli, bo Bugiem tym latał samolot non-stop do samego wieczora i nie odkrył tej rakiety, która tam została od razu przez partyzantów zakryta, no po prostu zamaskowana, o, ładnie. Dopiero wieczorem w 8 koni sąsiedzi moi z Klimczy z Kolonii, Pradyszczuk Marian, Czesław Czuryło z końmi, mój ojciec Adam z parą koni i jeszcze któryś z sąsiadów, tą rakietę łańcuchami, linami próbowali do brzega wyciągnąć. Ale w pewnym momencie ona się im rozłamała na pół. No może to było nawet i lepiej, lżej, bo po połówce łatwiej było im wyciągnąć. Więc tą rakietę po połówce na wozy przetransportowali w okolice Kolonii Hołowczyc do pustej takiej stodoły na polu i tam ją rozbierali na części. Wszystkie te części tam powydobywali i przewieźli do Warszawy, a tam brał udział jeszcze oczywiście pan Kisiel, a doktor Groszkowski to w Warszawie tam to wszystko działał, prawda? No i to szczęśliwie sprzed nosa Niemcom nasi partyzanci, dzielni, wspaniali, piękni w ten czas tacy byli oni w pięknych mundurach, no dzielni. I to pięknie im spod nosa ukradli w całości. Oprócz tej rakiety, która upadła tutaj w Bugu, zapamiętałem jeszcze rakiety w sąsiedztwie, a więc koło Chlebczyna, za stacją Sarnaki, przy torach upadła, no tam nie zrobiła żadnych szkód. Inna jeszcze upadła u nas na Klimczycach, u sąsiadów państwa Łopatniuków, rozerwała się w powietrzu i dużo tych części takich bardzo cennych, motory, radia czy urządzenia elektroniczne sąsiedzi pochowali po ulach, gdzie się dało, że jak Niemcy przyjechali, bo to nie było czasu, bo oni od razu natychmiast jechali, jak tylko wiedzieli, gdzie upadła. W pół godziny, czyli oni zawsze byli. Także to było ryzykowne bardzo. I trzecia z rakiet, którą zapamiętałem, pamiętam do dziś, rozerwała się w powietrzu przed Bugiem na wysokości Mężenina, przed Bugiem naszej strony i część tej rury od rakiety spadła przy samym Bugu, na brzegu Bugu. Reszta upadła za Bugiem w okolicy Ogrodnik i tam prawdopodobnie zabiła dwa konie strażników tych bolszewickich. O, tyle. Dnia 11 sierpnia 1944 roku oddział Zenona rozbroił się sam w lesie nieopodal miejscowości Zawadki między Międzyrzecem Podlaskim a Białą Podlaską. W chwili powstania, no więc do końca, prawda? No żal było. Pamiętam te nasze rozstanie na tej drodze w lesie, jak broń składaliśmy, to podróżując śladami oddziału Zenona, odwiedziliśmy wiele miejscowości, jak również osób związanych z oddziałem, którzy nie tylko pamiętają, ale przekazują tę wiedzę młodszemu pokoleniu i zaszczepiają w nim ducha patriotyzmu od najmłodszych lat. Zgromadziliśmy wiele materiałów dotyczących oddziału Zenona oraz II wojny światowej. Są to opracowania, które można zobaczyć w Galerii Historii i Tradycji przy ulicy Miłej 1 w Łosicach.
kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy ziemi podlaskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy do apelu, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę. Wołam żołnierzy oddziału partyzanckiego Zenona 34. Podpułku 9. Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej, którzy zginęli w walce o wolność i niepodległość ziemi polskich podczas II wojny światowej. Wzywam żołnierzy poległych w walce 3 maja 1943 roku w Lesie Floria. Stefana Zalewskiego pseudonim Albert. Bolesława Miazgę Biernackiego pseudonim Bolek. Plutonowego podchorążego Jana Mioduchowskiego pseudonim Jasio. Kaprala Czesława Sosnowskiego pseudonim Lutek. Plutonowego Józefa Majczyna pseudonim Mężny. Stanisława Boguckiego pseudonim Staszek. Kaprala Tadeusza Garbacika pseudonim Wysoki. Żołnierza Sirycza pseudonim Wilk. Wzywam poległych dnia 19 lipca 1943 roku podczas akcji w Międzyrzecu Podlaskim. Starszego strzelca pana Siuka pseudonim Czarny i Jerzego Piaseckiego pseudonim Jurek. Wzywam poległych żołnierzy, którzy oddali życie podczas wydobycia rakiety V2. Edwarda Jarmułowicza pseudonim Słuchawka, kaprala Czesława Łukaszuka pseudonim Bomba. Wołam poległych w walkach żołnierzy. Kaprala podchorążego pseudonim Michał z Warszawy. Roberta Strzegomskiego pseudonim Rudy. Kaprala Stanisława Kaliuszka pseudonim Dąbek. Edwarda Grytę pseudonim Poborowy. Kaprala Stanisława Kaczora pseudonim Wis. Starszego strzelca Stanisława Paska pseudonim Blondyn. Kaprala Jana Marusa pseudonim Mucha. Józefa Skowrona pseudonim Wieniawa. Romana Ostapskiego pseudonim Kropidełko. Ludwiga Zaborowskiego pseudonim Rymsza. Bernarda Dziuburskiego pseudonim Wir. Starszego sanitariusza Stanisława Koca pseudonim Atleta. Zbigniewa Kwieka pseudonim Hermes. Kaprala Zdzisława Ponikowskiego pseudonim Balacha. Podporucznika Bolesława Dąbrowskiego pseudonim Zdzisław. Żołnierza pseudonim Cygan. Wzywam poległych żołnierzy dnia 25 lipca 1944 roku pod Janówką. Bogusława Jastrzębskiego pseudonim Boguś. Mieczysława Wojtowicza pseudonim Groźny. Janusza Olszewskiego pseudonim Janusz. Kaprala Krzysztofa Orzechowskiego pseudonim Okrza. Janusza Kotasiewicza pseudonim Sewan. Kaprala Władysława Bociana pseudonim Żurwa. Do was wołam bracia żołnierze, których krew przesiąknęła podlaską ziemię. Do was, którzy dzielnie broniliście granic i niepodległości Rzeczpospolitej, oddając życie wierni ideałom.
Śpiew nasz grał.